Cześć kochani, chciałam Wam dzisiaj pokazać mój produkt, który zrobiłam ostatnio. To była taka zabawa z mixmediami. Pierwszy raz odważyłam się sama tak mediować w domu, no bo ja dopiero zaczynam tą przygodę z mediami i na takiej dużej powierzchni. To jest taka paletka ze sklejki, pokażę Wam to z tyłu. Ona jest niewykończona z tyłu, no bo to jest z myślą, że to zawiśnie na ścianie. Tą paletkę dostałam od mojej mamy. Ona jest taka cieniutka, dosyć dużych rozmiarów. Już Wam powiem jakich. Tylko namierzę linijkę. W tą stronę ma około 23,5 cm i tu po długości mniej więcej 29, więc jest dosyć duża. I moja mama chciała wyrzucić tą paletkę, ale powiedziałam jej, żeby zostawiła, bo może mi się przyda. I chciałam Wam powiedzieć, że to jest taki prezent dla mojej siostry. To jest zdjęcie jej dzieciaczków. I pomyślałam sobie, że w taki sposób po prostu, zamiast zwykłej ramki. Zrobię jej taki prezent. Z racji tego, że nie mam dużo, właściwie to prawie wcale mediów, no to używałam tego, co mam. Już wiem, że ta praca z mediami podoba mi się. Zresztą mówiłam już o tym po warsztatach u Karoliny Czołby, kiedy mediowaliśmy paletkę też. No tak się akurat zbiegło, że ten sam kształt. Ale w troszeczkę inny sposób. Teraz używałam różnych rzeczy i po prostu powiem Wam, co zrobiłam na tej paletce, bo miałam taki zamysł, żeby nakręcić film, jak robię tą paletkę, ale powiem Wam szczerze, że brakło mi odwagi, bo nie wiedziałam, jak to wyjdzie za bardzo. No w sumie mogłam nakręcić, a potem po prostu jakby się nie udało, no to trudno, ale stwierdziłam, że to jest pierwsza moja taka mediowa praca samodzielna w pełni i po prostu najpierw ją zrobię. No to tak, od czego zaczęłam? Całą paletkę pokryłam gesso. Gesso mam z latarni morskiej, kupione już dosyć dawno temu. Jak widzicie, jeszcze mam go dosyć dużo, bo ja po prostu bardzo mało mediowałam na samym początku. No tak jak mówię, to jest właściwie mój początek, można powiedzieć. Więc całą paletkę pokryłam tym gesso. Na to gesso nałożyłam przez maskę, maska z agaterii, lekką pastę modelującą, którą sobie kupiłam ostatnio na zlocie. I teraz jedyne, co miałam do mediowania, to takie preparaty, które widzieliście w moich zakupach kiedyś w filmiku zakupowym. To jest z spędartu wosk, jest po prostu przecudowny, to już mówiłam nieraz i dalej to powtarzam. Pięknie pachnie, ale jest świetny, bardzo wydajny, super się rozprowadza, no i daje piękny efekt. I tym woskiem zrobiłam tutaj wszystkie brzegi dookoła, tu środeczek i gdzieniegdzie po tej paście po prostu rozprowadziłam ten wosk. Dodatkowo użyłam takiego. To jest, nie wiem, proszek, puder, proszek chyba. Pyłek. Po prostu posypałam pyłek i wodą z atomizera rozcieńczałam. No i potem po prostu tak przesuwałam tą paletkę, żeby to się rozprowadziło. I to jest taki kolor sepia ze złotem. I dzisiaj jest tak, chmurno bardzo u mnie, bo bardzo dużo śniegu napadało przez noc. Ale jak. Może zobaczycie, może mi się uda. O, troszeczkę widać. O, generalnie efekt jest taki, że to jest taka sepia, ale jak się da pod światło, to się mieni pięknie złotym. I ten mocniejszy, wyraźniejszy kolor to jest ta mgiełka. Właściwie to jest. No, tu już w sprayu, no to taka mgiełka, można powiedzieć, chyba. I to są te mocniejsze pomarańczowe akcenty. Na to. Postemplowałam takimi napisami i tutaj nutkami, gdzieniegdzie, całą pracę. I wszystkie te elementy, jak trybiki,
guziczek, tutaj brzegi papieru, czy ten pędzel są pociągnięte właśnie tym woskiem. I teraz tak, użyłam troszeczkę papieru, on jest podniesiony na birmacie. Metalowy element, tutaj wystający tag, guziczek. Tutaj zrobiłam taką chorągiewkę. To oczywiście też tu widzicie, jest pociągnięte tym woskiem. Wszystko musiało do siebie pasować. Tutaj mamy element też z woskiem z masy jakiejś lekkiej, takiej plastycznej. Tu mamy kawałeczek sznureczka. Z gniciucha zrobiona kokardka. Powinna być tak ładnie. O, wywinięta. I taka bardzo delikatna kompozycja z kwiatuszków. Kilka kwiatuszków, kilka listków. I też oczywiście te listki i te kwiatuszki też są pociągnięte tym woskiem. Także tak to wygląda. Te trybiki chciałam, żeby nie były takie bardzo złote, żeby się tak nie wtapiały mocno w tą paletkę, więc są jeszcze potraktowane po prostu czarną. Suchą pastelą. Najpierw zrobiłam tym złotym woskiem, ale uznałam, że to będzie za bardzo się wtapiało. Chciałam, żeby one były tak trochę wyciągnięte z tej pracy, więc potraktowałam je jeszcze tym tą czarną pastelą suchą. No i tak to wygląda. Zastanawiałam się jeszcze nad tym, czy nie dodać mikrokulek, ale stwierdziłam, że ona jest już tak złota i błyszcząca, że no nie w każdej pracy te mikrokulki muszą się znaleźć, chociaż wiem, że w tych mediowych zazwyczaj jest to takie fajne wykończenie, ale uznałam, że tak jest w porządku. Napiszcie mi, kochani, co myślicie o tej pracy. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy i Waszych opinii, bo jeszcze raz, tak jak mówię, dopiero zaczynam. To jest moja pierwsza całkowicie samodzielna praca w tym temacie. Więc bardzo Was proszę o opinię. No i oczywiście, jeżeli byście mieli kiedyś ochotę i uznanie, że warto obejrzeć taki filmik, na którym od początku do końca robię taką rzecz na przykład, no to oczywiście też dajcie znać w komentarzach. Dzięki za wszystkie Wasze odwiedziny, za komentarze i oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić żadnego filmiku. I do zobaczenia, kochani, w kolejnym. Pa, pa!